Ja dzisiaj kontynuuję serię o tym, co robię na przełomie roku z punktu widzenia biznesowego i taką drugą rzeczą, bo do pierwszego odcinka odsyłam do poprzedniego odcinka moich dwóch minut. Taką drugą rzeczą, którą robię na zakończenie roku w każdym roku jest, no, z mojej perspektywy chodzi w dużej mierze na przykład o dni szkoleniowe, jest podsumowanie tego, ile dni przepracowałem i dla jakiego klienta. Już powiem, co mam na myśli. Ile dni szkoleniowych, no to jest bardzo proste, to jest po prostu zliczenie w perspektywie różnych typów aktywności szkoleniowych, konsultacyjnych, doradczych, czy jakichkolwiek innych coachingowych, mentoringowych, zliczenie po prostu, ile dni przepracowałem, ile to było różnych szkoleń, bo czasami, szczególnie w online, to mogą być dwie, trzy sesje nawet jednego dnia. Ale też, i ta druga część jest dla mnie ważniejsza, to jest wyliczenie, policzenie tego, skąd pochodzili klienci, dla których robiłem szkolenia. Dzielę sobie to na kilka kategorii. Jedną z nich to jest stały klient, czyli taki, dla którego robiłem szkolenie, no, co najmniej drugi rok pod rząd, czyli taki, którego nie pozyskałem w danym roku. W tym przypadku byłby to klient, którego nie pozyskałem w 2020 roku, bo ten rok się kończy. Potem druga kategoria to są nowi klienci, czyli klienci, których pozyskałem w 2020, czyli nie szkoliłem ich wcześniej albo nie szkoliłem ich regularnie wcześniej, rozpoczął się jakiś nowy, duży, znaczący projekt właśnie w tym roku. Trzecia kategoria, która trochę mieści się w drugiej, ale chcę ją mieć wyciągniętą osobno, to są klienci z polecenia. Czyli klienci, których pozyskałem i liczba dni szkoleniowych, które pozyskałem z polecenia. Czwarta kategoria to jest tak zwany upselling albo cross-selling, czyli coś, co dosprzedałem swojemu stałemu klientowi, więc to będzie jak gdyby obejmowane w kategorii stałych klientów, ale na skutek aktywności, które wymagały ode mnie trochę więcej. No i nowa kategoria, która wskoczy w tym roku, to są klienci tylko online'owi, czyli klienci, których pozyskałem na szkolenia wyłącznie internetowe. Nie mieliśmy wcześniejszego styku, więc to będą nowi klienci, ale ta kategoria online'owa będzie wskakiwała do dużej kategorii nowi klienci. Tak sobie to obliczam, ustawiam po to, żeby mieć przegląd sytuacji i zobaczyć, skąd się biorą moi klienci, w których kanałach jestem najbardziej, w których najmniej efektywny i co muszę zrobić w kolejnym roku, żeby te wyniki poprawić. To był drugi odcinek. Moje dwie minuty zmieniają się coraz częściej w moje trzy minuty, ale będę sobie z tym radził. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.